No i stało się to, o czym spekulowano od dłuższego czasu, a mianowicie Czesław Michniewicz stracił posadę trenera Legii Warszawa, chciałem powiedzieć posadę selekcjonera, ale kto wie, może zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski, tej pierwszej reprezentacji, bo wcześniej przecież był selekcjonerem, ale U21. Widzimy na Transfer Market Czesław Michniewicz bez klubu. No właśnie, porozmawiam sobie dzisiaj na ten temat, bo pytanie też jest takie, czy Legia robi dobrze, czy Legia jest stanie? Pozyskać dobrego trenera, kto może zastąpić Czesława Michniewicza. Na ten moment moim zdaniem, najlepszego trenera na ten moment, tak? Jak na razie, jeśli chodzi o polskie kluby. Wszystko może się zmienić, ale na, na ten moment najlepszy praktycznie trener. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę. Nowy filmik wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku. zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, Czesław Michniewicz został zwolniony z Legii Warszawa. To, o czym się praktycznie spekulowało, o czym spekulowano dłuższego czasu. Muszę powiedzieć, że to jest katastrofa, jeśli chodzi o Legię Warszawę. Absolutnie jest to niedobra decyzja, zła decyzja, moim zdaniem. Ja rozumiem, że Legia Warszawa ma problemy, jeśli chodzi o ekstra klasę, ale to tak zawsze jest coś kosztem czegoś. Legia dobrze sobie daje, daje radę jeśli chodzi o rozgrywki europejskie, czy dawała radę, tak? Natomiast gorzej to wygląda jeśli chodzi o ekstraklasę. Nie da się na każdej płaszczyźnie praktycznie dominować. Wiadomo, że tutaj kwestia tego, że Legia ma dominować w ekstraklasie, to jest oczywista sprawa, to jest warunek konieczny jeśli chodzi o trenera. Natomiast to, co praktycznie Czesław Michniewicz zrobił z Legią Warszawą, to jest nieprawdopodobny wynik. Tak, Nikt tak daleko nie zaszedł z Legią w ostatnich latach, w ogóle po prostu z, klubami, z klubem jakimkolwiek z Ekstraklasy tak daleko, jak to zrobił Czesław Michniewicz. Szacun, czapki z głów, naprawdę nieprawdopodobna praca, tytaniczna. Fajnie też to tłumaczył na przykład w kanale sportowym, czy na kanale sportowym tak, taktykę na kubkach, to widać, że zaangażowany, pracowity. Zresztą on mówił otwarcie o swoim warsztatu, o warsztacie pracy, tak samo jeśli chodzi o reprezentację U21. On tam nawet pozmieniał psychologów, tak, i wziął sobie współpracowników, mega, mega profesjonalny trener, wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą Legię Warszawa wycisnął maksa, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki, no, ale tak powiedziałem nie da się dominować na każdej płaszczyźnie. E, moim zdaniem jest to zła decyzja, jeśli chodzi o Legię Warszawa, natomiast Czesław Michniewicz spokojnie znajdzie sobie zatrudnienie. Mówi się o rynku wschodnim, e, zresztą jego agentem po prostu no tutaj e, jest znany e, tutaj agent piłkarski, jeśli chodzi o piłkarzy. No właśnie, możecie pisać w komentarzach, kto jest jego agentem. E, natomiast rzeczywiście e, jeżeli, jeżeli by został trenerem, to pewnie gdzieś na rynku wschodnim. E, zresztą jego agent mówi o tym, że no, na wschodzie potrafią docenić wasz ciężką pracę trenera. No i może się okazać, że rzeczywiście już wkrótce Czesław Michnie, będzie jakim trenerem na Ukrainie, czy na przykład w Rosji. Naprawdę życzę mu tego, bo też by odkuł się finansowo, miałby e, bardzo dobre zarobki. W Legii miał też dobry praktycznie kontrakt, chociaż mówiło się ostatnio o tym, że będziemy po prostu negocjował podwyżkę. No ale ostatecznie decyzja została podjęta inna. Mówi się o tym, że Marek Papszun miałby zastąpić Czesława Michniewicza. Na razie to jest niemożliwe. Yy, Mogło to by odbyć się po prostu po tej przerwie, yy, jeśli chodzi o ekstra klasę, tak? Musiałaby do, dograć po prostu klas, ekstra klasa do końca i dopiero e ewentualnie Marek Papszun mógłby zostać, ale też chyba tam byłaby kwet, kwestia odkup, odkupienia trenera, tak, jeśli chodzi o tutaj Raków, Częstochowa. Zresztą pytanie jest takie, czy w ogóle Marek Paprzyn jest zainteresowany, ale może rzeczywiście tak, przyjdzie do Olegi Waszowa. Natomiast Czesław Michniewicz na pewno nie jest na tym stratny, bo dobrze się zaprezentował. Muszę powiedzieć, że część kibiców, duża dosyć do część kibiców jest wściekła, tak, jeśli chodzi o kibiców Legii Warszawa, że taka decyzja została podjęta. No bo co, jakby nie było, to praktycznie Czesław Michniewicz naprawdę dobrze sobie radził się chodzi o te europejskie rozgrywki. No nie oszukujmy się, no Legia kontra Napoli, no wiadomo, że Napoli wygra z Legią, tak, no przecież Liga Włoska jest bardzo ciężka, intensywna, do pewnego momentu Legia może po prostu odnosić sukcesy, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki, no ale nie oszukujmy się, także nagle doprowadzi tą Legię do mistrzostwa tak, w, w Europie. Nie teraz, tak? Nie, to, to buduje się drużynę przez kilka lat, natomiast, mimo wszystko, to, to, to jest tak ogromny sukces, jeszcze na przestrzeni tych ostatnich lat, gdzie no nie było takich spektakularnych sukcesów. Także naprawdę i też fajny powód do dumy dla kibiców w Polsce, tak? Którzy rzeczywiście tutaj, e, no, jeżeli drużyna gra z Polski w europejskich rozgrywkach, to każdy po prostu kibicuje takie drużynie, bez względu, czy to jest Legia Lech, czy po prostu Pogoń, e, czy Pias, tak? No bo ta drużyna reprezentuje Polskę więc na pewno powód do dumy, że drużyna po prostu tak daleko zaszła, jeśli chodzi o te europejskie rozgrywki, na podstawie tego, co w ostatnich latach się prezentuje, prezentują inne kluby, tak? Natomiast e, tak właśnie wygląda sytuacja. Ja też nie chcę, żeby ten film zabrzmiał jak laurka, natomiast dla mnie to jest tak naprawdę dziwna sprawa. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli po prostu Legia będzie dalej utrzymywać takie miejsce, jeśli chodzi o ekstraklasę, to też będzie potem problem, jeśli chodzi o Legię, żeby grała w europejskich rozgrywkach. Natomiast też jest tak, że zmiana trenera w takim momencie nie doprowadzi nagle, nagle do praktycznie zmiany, jeśli chodzi o grę Legi Warszawa, tak? Też tam są problemy zdrowotne, czy kapustka, czy inni piłkarze, którzy są kontuzjowani. Więc sama zmiana personalna nie sprawi, że ta Legia Warszawa będzie po prostu tutaj jakimś mocną drużyną. E, muszą być tam istotne wzmocnienia. Tak można zmienić w przypadku na przykład Bayerdu Monachium. Czy tak można zmienić tutaj trenera nawet w sezonie i to nie będzie jakiegoś dużego uszczerbku dla drużyny, bo to jest samo grajek. Natomiast w przypadku legii Warszawa tak to nie wygląda do, do końca. Moim zdaniem, Czesław Michniewicz podejmie klubę w jakimś, pracy w jakimś klubie zagranicznym. E, Takie jest moje zdanie, że nie będzie po prostu tej trenerem w ekstraklasie, ale zobaczymy. Nie, tak, zobaczymy, czy tutaj taka sytuacja będzie mieć miejsce. Yy, natomiast rzeczywiście, my kawał ciężkiej pracy, praktycznie kawał dobrej, solidnej roboty, od, odwalił tutaj Czesław czy jeśli chodzi o Legię Warszawa. Zresztą, po prostu, tą ciężką pracę też wykonał, jeśli chodzi o U21, dobre występy, jeśli chodzi o tą reprezentację. No, ale w piłce, tak to jest. tak Nie ma sukcesu od razu. Tutaj no, jest zwolniony jest to karuzela. Na razie asystent, tutaj czasowa Michniewicza, drugi trener zostanie tak zwanym trenerem tymczasowym, ale nie spodziewałbym się tego, że będzie po prostu podstawowym trenerem. Wydaje mi się, że tak, że będzie problem, tak, kogo tutaj obsadzić na miejsce czasowa Michniewicza. to Czy to będzie trener z zagranicy, czy to będzie to rzeczywiście Marek Papszun. Wydaje mi się, że może to będzie Marek Papszun, jak tutaj kluby dojdą do porozumienia, będzie tutaj odkupienie praktycznie, tak, trenera i tak dalej. I chyba że rzeczywiście Marek Pachrząd chce po prostu kontować swoją przygodę w Rakowie. Tak, w właśnie Rakowie. Widzimy tutaj też te tytu, tytu, tytuły mistrzowskie, jeśli chodzi o Czesława Michniewicza. No przecież prowadził tak, tutaj Termalikę, Lecha wcześniej w przeszłości. No różne kluby faktycznie zagłębia reprezentacje Polski. No, różne kluby tutaj prowadził w przeszłości, tutaj Czesław Michniewicz. No i tak wygląda ta sytuacja, tak. Ta, ta sytuacja. Koniec kadencji 25 października 2021 roku. No nie wiem, czy to kadencja się zakończyła, bo przecież tutaj Czesław Michniewicz został zwolniony z tutaj z, z, z Legii Warszawa, tak? Z właśnie Legii Warszawa. Także menedżer Unidos, wiadomo do kogo nale, należy praktycznie tutaj Unidos. Tak wygląda sytuacja jeśli chodzi o Czesława Michniewicz'a i wydaje mi się, że Czesław Michniewicz jeżeli będzie na przykład trenerem gdzieś za granicą, kierunek wschodni obstawiony najbardziej. Nie, tylko w przypadku Czasowa Mechowicza może troszeczkę być problem językowy, tak? Niezbyt dobrze po prostu jednak on się tam porozumiewa w językach obcych. Może rzeczywiście rosyjski bardziej zna. Ja, znaczy ja nie mogę też po prostu jakby takiej tezy wy, wy, wy wy, wy wyłożyć, tak? No bo nie, nie, nie wykonywałem testu. Na podstawie mówię tego, jak były na przykład filmiki, jeśli chodzi o reprezentację Polski nie, na kanał łączy na piłkę i tak dalej. Moim zdaniem, tak, z punktu widzenia Kibica, no tam może być, no, tylko z drugiej strony jest to reprezentacja, no to posługujemy się językiem polskim, no, ale żeby ta te bariera też językowa tylko w Egipcie też byli zawodnicy z różnych rejonów. Ale wydaje mi się, że My, czasami, nie tak. On potrafi się dogadać dobrze po prostu z zawodnikami właśnie na wschód, na wschód praktycznie od granicy Polski, w Polsce też, ale na wschód tutaj i tam się najlepiej odnajdzie w jakiejś właśnie drużynie ze wschodu. I moim zdaniem, jeżeli Czesław Michniewicz zostałby trenerem gdzieś na wschodzie, to będzie po prostu trenerem przez wiele lat. To nie jest sytuacja taka, że to będzie mieć miejsce praktycznie przez pół roku czy dwa lata, tylko przez wiele lat, minimum według mnie kilka lat i potem wróci znowu do Ekstraklasy i poprowadzi jakąś drużynę. Więc yy, ja bym też miał pewne obawy, jeśli chodzi o Marka Papszuna, gdyby na przykład obrobił Legię Warszawa, bo to są duże oczekiwania względem niego, tak. Yy, ambitne bardzo cele, jeśli chodzi o Dariusza Mioduskiego. Natomiast wydaje mi się, że to jest za wczesna zmiana. Czesław Michniewicz jeszcze, jeszcze mógł poprowadzić tą Legię Warszawa, zwłaszcza z tego, co mówi Czesław Michniewicz. Miał pomysł, tak, jeśli chodzi o kontynuację pracy, jeśli chodzi o transfery. Yy, moim zdaniem tak. W całej tej sytuacji Czesław Michniewicz na plus, reklama, promocja, kibice w Polsce go uwielbiają, bożyszcze. W, w, oczywiście w, w, bez przesady, tak, no, ale mimo wszystko na podstawie tego, co z, z, y, dokonał, jeśli chodzi o legię wielu kibiców mówi, dawać do, do reprezentacji ma zastąpić Sosa. Oczywiście to za wcześnie Sosa musi wykonać swoją pracę, natomiast na pewno będzie przymierzany jako jeden z y, 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 tak kandydatów tutaj do reprezentacji Polski. zawsze jak teraz faktycznie tutaj jest nowy prezes PZP-u. Gdyby Sosa został zwolniony, no to kto wie, czy czasem czasami nie wiesz, by nie został tej selekcjoner reprezentacji Polski. Natomiast y, naprawdę kawał ciężkiej roboty, jeśli chodzi o Czesława Michniewicza, także szacun, szacun, naprawdę y, na podstawie tego, do, co dokonał, bo zobaczmy sobie jak y, tutaj Legia, y, tak jaki miała po prostu rezultaty, jeśli chodzi o rozgrywki europejskie w ostatnich latach, różnych trenerów za zagranicy nieudane, praktycznie tutaj projekty trenerskie, no naprawdę nie do końca to tak wyglądało kolorowo. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!